i będę miała na znaleźne. O dwa razy nie będę płacić. No halo? No cześć Łukasz, co robisz? A no, nagrywam telewizję i jem chrupki. Znowu? No co? Przecież wiesz, że obżeranie się śmieciowym jedzeniem jest niezdrowe. Dobra tam. No nie no dobra, tylko już to jest naprawdę niezdrowe. No już nie, nie. Po co dzwonisz? Idziesz jutro o 12 na dwór? Pewnie. Dobra, no to tylko tam nie jest dla tych chipsów. Tak, dobrze, kierownik już nie je. No, cześć. No, cześć. Wszyscy wiemy, że zdrowe odżywianie się i sport to bardzo ważne i kluczowe aspekty naszego życia, lecz nie zawsze wiemy, jak się ich trzymać. Dlatego w tym filmie wszystko Wam objaśnimy. Zacznijmy może od odżywiania. Oczywiście powinno być ono zdrowe, czyli zrównoważone, to znaczy nie powinniśmy jeść ani za dużo, ani za mało. Błędem jest myślenie, że jeżeli będę jadł same warzywa i owoce, to na pewno będę zdrowy. Jest to nieprawda, gdyż nasz organizm potrzebuje wszystkiego, tylko że w odpowiednich ilościach. Pomówmy jednak o zapotrzebowaniu energetycznemu, czyli o kaloriach. Warto zaznaczyć, że jest ono zależne od wielu czynników, takich jak wzrost, waga czy poziom aktywności fizycznej. Lecz jakie jest dzienne zapotrzebowanie dla dziecka, nastolatka, dorosłego człowieka i seniora? Sytuacja prezentuje się następująco. U dzieci w zależności od wieku, ale bez względu na płeć ustalono następujące zapotrzebowanie na kalorie. Od 1 do 3 roku życia 1000 kalorii dziennie. Od 4 do 6 lat 1400 kalorii dziennie. Od 7 do 9 lat od 1550 kalorii dla małej aktywności fizycznej, przez 1800 kalorii dla średniej aktywności fizycznej, po 2100 kalorii dziennie dla wysokiej aktywności fizycznej. Zapotrzebowanie kaloryczne nastolatków jest już z podziałem na płcie. U chłopców w wieku od 10 do 12 lat 2050 do 2700 kalorii dziennie. U chłopców w wieku od 13 do 15 lat 2600 do 3450 kalorii dziennie. U chłopców w wieku od 16 do 18 lat 3000 do 4000 kalorii dziennie. U dziewczyn w wieku 10 do 12 lat 1800 do 2450 kalorii dziennie. W wieku 13-15 lat 2100 do 2800 kalorii dziennie. W wieku 16-18 lat 2150 do 2850 kalorii dziennie. Dorosły mężczyzna powinien przyjmować od 2100 do 3500 kalorii dziennie. Natomiast dorosła kobieta powinna przyjmować od 1600 do 2500 kalorii dziennie. Kobiety powyżej 75 roku życia przy małej lub praktycznie braku aktywności fizycznej powinny przyjmować 1450 kalorii do 1850 kalorii dziennie. Przy średniej okazyjnej aktywności fizycznej od 1600 do 2050 kalorii dziennie. Przy wysokiej codziennej aktywności fizycznej i braku problemu z układem ruchu od 1750 do 2250 kalorii dziennie. Mężczyźni powyżej 75 roku życia przy małej lub braku aktywności fizycznej powinni spożywać od 1600 do 2100 kalorii dziennie. Przy średniej okazyjnej aktywności fizycznej od 1850 do 2400 kalorii dziennie. Przy wysokiej codziennej aktywności fizycznej i braku problemu z układem ruchu od 2050 do 2650
50 kalorii dziennie. Warto jednak tutaj zaznaczyć, że na przykład zdrowa kobieta, która sporadycznie lub w ogóle nie uprawia sportu, powinna przyjmować mniej więcej od 1600 do 1800 kalorii dziennie, a kobieta, która uprawia sport codziennie, powinna przyjmować mniej więcej od 2200 do nawet 3000 kalorii. Najlepiej jest oczywiście trzymać się w swoim przedziale, lecz jak obliczać, ile kalorii się zjadło, no i skąd wiedzieć, ile dany posiłek ma kalorii? Ja wiem, to bardzo proste. Wystarczy spisać wszystkie rzeczy, które w danym dniu jedliśmy, czy to na kartce, czy w notatniku, czy w telefonie, a następnie sprawdzać na bieżąco, ile kalorii ma dana rzecz. Aby to zrobić, najlepiej wystarczy wejść na stronę ilewazy.pl i tam wszystko na pewno będzie napisane. Najlepiej cały czas sobie podliczać, ile kalorii już spożyliśmy i po prostu starać się ani nie przejmować ich za mało, ani za dużo. Przejdźmy do kolejnej sprawy. Jeżeli nie wiesz, ile spożywać jakich produktów, wystarczy, abyś spojrzał lub spojrzała na piramidę żywieniową. Na jej podstawie możemy wywnioskować, że najważniejsze jest tak naprawdę uprawianie sportu, połączone z piciem co najmniej 2 litrów wody dziennie. Na następnym szczeblu znajdują się warzywa i owoce, które są najważniejszą i najzdrowszą częścią naszej diety. Kolejny szczebel prezentuje nam produkty zbożowe, lecz nie byle jakie. Rekomenduje się spożywanie pieczywa pełnoziarnistego, gdyż takie jest po prostu najzdrowsze. Teraz przechodzimy do rzeczy, których nie powinniśmy już spożywać w takich dużych ilościach jak poprzednie. Pierwszą z tych rzeczy jest nabiał, czyli na przykład mleko, serki, sery i inne tego typu rzeczy. Następne produkty mięsne. Tutaj chyba każdy wie, o co chodzi. I na koniec mamy tłuszcze. Ważne jest, aby spożywać jak najmniej tłuszczów zwierzęcych, a więcej roślinnych, takich jak na przykład olej rzepakowy. W internecie możecie znaleźć również piramidę, na której zamieniły się miejscami produkty zbożowe oraz owoce i warzywa, lecz to jest stara piramida, a tą, którą Wam pokazaliśmy, jest nowa i została rozpowszechniona w 2019 roku. Co jeśli masz problem ze zrzuceniem kilku kilogramów? Wtedy najlepiej po pierwsze powstrzymać się od kupowania i jedzenia wszelkich fast foodów i słodyczy. Dwa, próbować po prostu mniej słodzić herbatę, nie jeść do niej ciasteczek i ogólnie powstrzymywać się od tego typu dodatków. Możesz również kupować żywność zero cukru. Na przykład, jeżeli już naprawdę chcesz się czegoś napić słodkiego, zamiast zwykłej coli, kup kolę zero. Nie ułatwiaj sobie poruszania. Używaj samochodu tylko wtedy, jeśli naprawdę masz gdzieś daleko i używaj częściej roweru. Zamiast jechać windą, idź po schodach, nie siedź w domu i wychodź często na spacery. Jednak najważniejsze, nie poddawaj się. Jeżeli po pierwszym tygodniu nie będzie widać żadnej poprawy, nie zamartwiaj się, rób dalej swoje, czyli jedz zdrowo, oczywiście ćwicz i uprawiaj sport. A skoro już o sporcie mowa, kiedy on przyjdzie? No nie wiem. Jak zwykle trzeba na nią czekać. No, cześć. Siemka. Cześć. Poznaj Oliwiera. Kto to? Oliwier, no postanowiłem, że może z nami wyjdzie. Grasz w Fortnite'a? Nie. Wujku, przecież to jest najpopularniejsza gra. Dobra, przestań o tych grach już gadać, tylko sobie kręgosłup niszczysz tam. Grając w to, serio, to jest niezdrowe. Właśnie. Zanim przejdziemy do uprawiania sportu, siedzenie przed komputerem, jak pewnie wszyscy wiemy, nie jest zdrowe, ale w dzisiejszych czasach, a szczególnie w czasach epidemii, jest niezbędne. Dlatego jak siedzieć przed komputerem prawidłowo? Po pierwsze, nie można się garbić. To najbardziej szkodzi naszemu zdrowiu. Najlepiej, abyśmy nie patrzyli ani w dół, ani w górę, tylko prosto. Należy usiąść głęboko w fotelu lub na krześle i plecy mieć przy oparciu. Stopy powinny dotykać całkowicie podłogi. Jeżeli jesteś za niski, opuść sobie fotel lub gdy siedzisz na zwykłym krześle, podłóż sobie coś pod nogi. Tak powinnaś lub powinieneś siedzieć. Dodatkowo, jeżeli długo siedzisz przed komputerem, na przykład kilka godzin, najlepiej co pół godziny wstań i poskacz, poruszaj się przez 2 minuty. To zachowanie zmniejsza ryzyko uszkodzenia kręgosłupa przy długim przesiadowaniu przed ekranem komputera. No to chodźmy może do lasu się przespacerować. Tam będzie bezpiecznie. I lepiej sobie kupić chipsy i siąść na ławce. Nie no, ja już zjadłem chrupki, nie będę jadł kolejnych śmieciowych rzeczy. A ty, Oliwier, jak tam? Jesteś za lasem? Tak, jestem za lasem. W stanie będzie się przespacerować gdzieś z dala od tego. No. Dobra, chodźmy. No jak, Łukasz? Fajnie tu? Nawet spoko. Wiedziałem, że ci się spodoba. No, może chodźmy... O, tu. Dobra.
Teraz czas na bardzo ważne pytanie. Ile i jak powinniśmy ćwiczyć, uprawiać sport? Pomówmy najpierw o ilości. Mówi się, że dorosły człowiek chcący zachować zdrowie powinien ćwiczyć co najmniej 150 minut w tygodniu, czyli 30 minut na dzień, 5 razy w tygodniu. Jest to odpowiedni wariant ćwiczeń, ponieważ został on przetestowany. Na grupie 64 tysięcy osób przeprowadzono badanie, które polegało po prostu na tym, że badani musieli ćwiczyć 5 razy w tygodniu po 30 minut. Były to osoby, które miały co najmniej 40 lat. Jakie były wyniki? U osób badanych ryzyko na zachorowania na nowotwór spadło o 21%, a na choroby układu krążenia o 41%. Jak widać, opłaca się. Jest jednak też druga opcja. Jeżeli masz generalnie mało czasu, treningi możesz robić krótsze, ale intensywniejsze. To znaczy, wystarczy, jeżeli poświęcisz na uprawianie sportu około 75 minut na tydzień, jednak te treningi muszą być cięższe, aby wysiłek był równie ciężki jak ten, gdy ćwiczymy 150 minut tygodniowo. Przejdźmy teraz do młodszych. Osoby w wieku od 5 do 17 lat powinny doświadczać co najmniej 60 minut dziennie umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej. Większość aktywności w ciągu dnia powinna mieć charakter aerobowy. Jednak co to znaczy aerobowy? Trening aerobowy to trening, w czasie którego podczas ćwiczeń tlenowych krew jest w stanie dostarczyć wystarczająco dużo tlenu do mięśni, aby wystarczyło go do produkcji energii. Dzięki temu, że mięśnie otrzymują odpowiednie ilości tlenu, mogą one pozyskiwać energię ze spalania związków, takich jak tłuszcze czy białka. Zostaje jeszcze jedna kwestia. Jakie sporty najlepiej i najłatwiej uprawiać? Jeżeli nie masz zbyt dużego zapału do sportu, tylko po prostu chcesz utrzymać swoje zdrowie na dobrym poziomie, wystarczy bieganie, na przykład 2 km dziennie wokół swojego osiedla lub gdzieś dalej od ludzi w lesie. Co do sportów, które można uprawiać, nie będę się na ten temat wypowiadał, bo przecież każdy ma inny guz i każdemu co innego się podoba, więc trzeba sobie po prostu samemu znaleźć sport, którego polubimy i będziemy go z chęcią uprawiać. Może poznamy się trochę bliżej, co lubisz robić? Ja lubię jeździć na rowerze. Znam nawet parę trików. O, to nieźle. Może pójdziemy następnym razem pojeździć trochę. Mój rower w sumie dawno nie używany. No dobra, to zgadamy się później. Ale nie weźmiesz ze sobą. Prosto, że tak. A poza tym, co ty ukasz, lubisz robić? Nie, to od 5 roku grałem tylko w gry komputerowe. No to czas wreszcie to zmienić. Wreszcie będziemy mieli lepszy kontakt. Będziemy jak antyłipowcy, tacy zgrani, wspaniali, zżyci. Na razie to się nie porównuj do antyłipowców. Do ich poziomu jeszcze długa droga. Dobra, tam my. Chodźmy może sobie coś zjeść, już trochę głodny jestem. Ale nic niezdrowego. Hop, dobrze gada. Ale było fajnie. I zostało jeszcze jedno. Sen. Jest to również jedna z najważniejszych czynności, które wykonujemy. Ile powinien spać człowiek według wieku? Zobaczmy. Noworodki do 3 miesięcy powinny spać od 14 do 17 godzin. Niemowlęta od 4 do 11 miesięcy powinny spać od 12 do 15 godzin. Małe dzieci od 1 do 2 roku życia powinny spać od 11 do 14 godzin. Przedszkolaki od 3 do 5 lat 10-13 godzin. Dzieci w wieku szkolnym od 6 do 13 lat powinny spać od 9 do 11 godzin. Nastolatki od 14 do 17 lat od 8 do 10 godzin. Dorośli, czyli od 18 do 64 lat 7 do 9 godzin. Seniorzy, czyli 65 lat i powyżej od 7 do 8 godzin. Na koniec pamiętajcie o zdrowiu. Jest ono bardzo ważne. Wysypiajcie się, zdrowo się odżywiajcie i ruszajcie się.